Halo, halo, dzień dobry, witamy Was przeserdecznie, moi widzowie. Dawaj, Kudek, piątkę. Tato, ale jak ma wybrane paczki? Tak, Kudek ma wybrane paczki, siema, Kudeczek. Hej. Słuchajcie, kochani, jesteśmy dzisiaj w bardzo szczególnym dniu, w dniu meczowym. Słuchajcie, Arka Gdynia przyjeżdża do naszego Zagłębia. Natomiast sytuację mamy teraz taką, jaką mamy. Każdą jedną złotówkę, kochani, staramy się jednak mocno odkładać na wyjazd Gudka na zgrupowanie reprezentacji. Słuchajcie, przygoda życia, 8 dni na Cyprze, wielki europejski turniej, do tego treningi, zwiedzanie stadionu Apoel Nikosja, Guciu? A co? Stadion, który będziecie zwiedzać? No chyba tak. Zdaje się, że tak, natomiast nie jesteśmy jeszcze pewni, czy tam pojedziemy, kochani, dlatego że idzie w tym momencie mocna akcja. Mocno liczymy na Waszą pomoc, na to, że nam pomożecie, odkupując część naszej kolekcji, boksy, saszetki. Mamy tego naprawdę sporo. Liczymy, że pomożecie nam w tej przygodzie. Już dużo odcinków było na ten temat nagrywane, dlatego w tym odcinku chcemy w troszeczkę innym tonie. Zobaczcie, ziarno przygotowane. Ile do meczu, Guciu? 10 minut. Za 10 minut właśnie Arka rozpocznie. Arka rozpocznie u nas w Lubinie mecz. Jest mi smutno bardzo, że nie jesteśmy z nami. No dlatego ty masz miedzianą koszulkę, ja mam koszulkę Arki. Generalnie Arka z Zagłębiem, kochani, to kluby zgodowe, także kibice się bardzo przyjaźnią. Przypominam Wam, że w poprzedniej rundzie jesiennej byliśmy w Arce na stadionie w Gdyni. Piękna impreza. Są na kanale odcinki z tego, także zapraszam Was przeserdecznie i gorąco. Natomiast chciałbym jeszcze jedną rzecz. Te odcinki, które teraz nagrywamy, idą u nas na gorąco, dlatego że wiem, że śledzicie, trzymacie kciuki, wspieracie. Ci z Was, którzy mogą, wspomagają nas środkami. Ci, którzy nie mogą, trzymają kciuki. Szukacie wśród swoich znajomych osób majętnych, którzy mogą nam pomóc. Każde 10 zł jest ważne. My chcieliśmy Wam powiedzieć, kochani, że na ten moment jest poniedziałek. Mamy 230 zł na koncie. Jest bardzo dużo zdeklarowanych sum, natomiast one jeszcze jakby nie wpłynęły fizycznie na konto. Natomiast to, co na pewno mamy w ręku, to 230 zł. Bardzo dziękujemy Grzesiowi, Ali i Pawłowi. To oni są na ten moment darczyńcami tejże kwoty. Tak? No nie, te saszetki akurat mamy na odsprzedaż dla naszych widzów, Kudełku, żeby im pomóc. Natomiast, kochani, co teraz będziemy robić w tym odcinku? Za momencik będziemy chcieli na pewno oglądać mecz Zagłębie z Arką, natomiast zanim to się stanie, obiecałem Kudełkowi unboxing. On uwielbia otwierać przesyłki. Tym bardziej, że kochani, tu są od Was przesyłki i w tych przesyłkach też są środki. Pisaliście do nas na Facebooku, żeby te środki przeznaczyć właśnie na wyjazd Gudka, na to zgrupowanie. Słuchajcie, przed Gudkiem trzy takie potężne wyprawy w tym roku. Dwie z reprezentacją Polish Soccer Skill i jedna z naszym Zagłębiem do Anglii. Ta z Zagłębiem do Anglii jest już prawie, kochani, sfinansowana. Jeszcze troszeczkę nam tam brakuje, natomiast tam bardzo mocno pomogły nam stacje Speed. Kudziu, co ty mnie tak kochasz? Cudo ty moje. Natomiast ja cały czas przypominam, że mamy do sprzedania trzy bramki o rozmiarach 3×1,83 m, czyli prawie takie duże jak ta nasza chodura, z tym, że za naszą chodurę płaciliśmy kupę pieniążków, jak dobrze pamiętam, blisko 400 zł. To chcemy sprzedać Wam za około 200. Więcej szczegółów na temat tej bramki piszcie po prostu na Facebooku. Rurki 50, 3×183 m. Mamy takie 4 sztuki, najprawdopodobniej 3 chcemy Wam sprzedać po to, aby zasilić właśnie ten wyjazd. Kudełku, chodź, teraz będziemy otwierać przesyłki. Zobaczymy, kochani, w tych przesyłkach są przesyłki ze środkami. My nie wiemy, które to są. Natomiast, Kudełku, tam gdzieś jest, są nożyczki. Możesz te nożyczki nam dostarczyć. Guciu, jakbyś bokiem tak poszedł, zobaczcie. Są tam, Kudełku, gdzieś nożyczki? Jeszcze kaweczek dalej. Zobacz, chyba tam dalej z tyłu są nożyczki. Także, kochani, w tym odcinku robimy unboxing. Daj Kudełkowi, Kudełek przyniesie. Tak. My dzisiaj pomimo ferii trenowaliśmy, mamy bardzo sympatyczne zajęcia, nie takie mocno obciążające, odpoczywamy generalnie, zwolniliśmy o jakieś 60% naszą aktywność piłkarską na feriach, szczególnie w tym drugim tygodniu, tak jak dzisiaj jest poniedziałek. Nie był męczący. Fajny był trening? Tak. Kudek mówi, że fajny. Kudek też dzisiaj trenował. Wskakuj teraz, tu będziesz otwierał, pokazywał karty, dawaj. Także widzowie, kolekcjonerzy, będziecie mieć w tej chwili ucztę, natomiast przypominam, że my cały czas aktywnie kolekcjonerami jesteśmy, natomiast sytuacja czasowa i finansowa na razie jest nasza lekko, powiedzmy, słaba.
Jakub Eł z Lubna, z miejscowości Daszyna, Lubno, przysyła nam przesyłkę. Jakubku, tutaj widzę troszeczkę trachnięta lekko ta paczka, ale myślę, że nie będzie to miało wpływu na jej zawartość. Natomiast w tej chwili, o tak, z tej strony ją rozetniemy i kudełku zobaczymy, co tu ciekawego się u Jakuba dzieje, dobra? Czekajcie, tu będzie chyba przesyłka z kartami, także Jakub, czekaj, tatuś otworzy z tej strony. W tej chwili u nas najbardziej zapalonym kolekcjonerem jest nasz kudełek. Także czekaj, kudełku, ja wyciągnę w tej chwili karty. Nie, to jest edycja, którą zbierasz, mój kochany przyjacielu. Od Jakuba Eł z Lubna. A, Jakub! Słuchajcie, ja kojarzę już w tej chwili. Jakub przysłał nam, kochani, nasze draki. Kudeł, w tych kartach większa część albumu zostanie zapełniona. Wiesz o tym, że to są twoje braki? Kochani, to jest edycja 15-16. Poczekaj chwileczkę, kudełku. Poczekaj chwileczkę, zaraz będziemy pokazywać widzom, dobrze? Natomiast chciałbym wam powiedzieć, że taką partię kart przysyła nam Jakub. Jakub z nami w pewnym momencie konwersował, myśmy mu wysyłali zdjęcie naszego pustego albumu. Natomiast Jakubku, ten album w międzyczasie mocno się zmienił, bo my... Nie, nie trzeba. Albo możesz przynieść, bo my bardzo dużo żeśmy w międzyczasie otworzyli saszetek, natomiast saszetki z tej edycji mamy na sprzedaż, liczymy, że one trafią do was. Naprawdę nigdy jeszcze tak bardzo jak w tej chwili na to nie liczyliśmy. Środki z tego naprawdę potrzebujemy, nie mamy za wiele czasu, ten odcinek puszczamy jako spoiler, dlatego że kochani mamy czas do końca tygodnia, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy Gutka i aby mógł pojechać na to zgrupowanie na Cypr. Słuchajcie, mamy Wildshire i to będzie nasza karta na pewno z braków. Kudełku, to jest 100% brak. I teraz słuchaj, on jest tutaj, wiesz dokładnie gdzie? Pokaż. On jest tu, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewiąta karta. Tutaj. Ostatnia karta na tej stronie to jest Jack Wilshere. Natomiast ja w tym momencie chciałbym... Nie, tutaj jest te dwie. Tu jest, ale tu jest ostatnie, jeszcze dwie na górze brakuje. Kudełku, nie będziemy na bieżąco tego uzupełniać. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja muszę zapisać na kartce, które karty wzięliśmy od Jakuba. Po to, Jakubku, żebyśmy z powrotem mogli w ramach wymiany z tobą popracować. Natomiast Wilshere, jak widzisz, już wszedł nam do albumu, a kudełek w tej chwili pokazuje szybciutko karty. Ale może zrobimy inaczej, słuchajcie, w związku z tym, że jest ich dużo. Czekaj, kudełku. To ja wezmę kamerkę i teraz będziemy te karty wam z bliska pokazywać. To są karty, które są naszymi brakami. Obróć tak jak jest, kudełku, bo tych kart jest bardzo dużo, natomiast my chcielibyśmy jeszcze jakieś przesyłki otworzyć. Nie, 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 bo to będzie za długo, kudełeczku, trwało. Dobra, robimy normalnie od przodu i kudełek pokazuje, jakie karty do nas chodzą. Zobaczcie, Sisoko i kartę na kartę. Sisoko, mamy Herreire, Danilo, sporo bazówek, kochani, jest Navas, jest Trap z PSG, jest Kurzawa z PSG, patrzcie, mamy Isco. No Isco już chyba troszkę za późno, bo Isco jest w komplecie, cały jest Roberto, bramkarz z Olympiakosu, Pireus, jest w tym momencie, normalnie pokazuj, tak. Da Costa, dawaj lecimy szybciutko, Salino, Farulis. Słuchajcie, no, przesyłka od Jakuba jakiś czas u nas leży, natomiast to wszystkie karty były do niedawna brakami. Natomiast w tej chwili Benaglio, Arnold, my zrobimy specjalny odcinek po uzupełnieniu tych kart, aby was do wymian zaprosić. Zuma William, patrzcie jak on ładnie czyta. Rodriguez, no tu akurat nie był Zuma, ale podobny, tak? Ramirez. Teraz mamy, słuchajcie, Brnet, tak? No, lecimy dalej, Kudziu. Świetnie. Będziemy się zatrzymywać przy kartach specjalnych. Neuer, no, kto to jest? Chabi? Chabi Alonso. Chabi Alonso, świetnie. A to jest Vidal, tak? Luciao, teraz mamy Johnson. Lecimy dalej, Herman. Alves, Alaba, Bartra, Sergio Roberto. Rakitic, no świetnie. Artiom Dziuba. Jest Dolgow, fajnie poukładałeś klubami, będzie nam łatwo szukać. Mariano, dawaj dalej, Rami. Teraz słuchajcie, Monreal, tak? Nzonzi, zdaje się, że już go mamy. Reyes, jedziemy dalej. Kakuta, Vitolo, Szowkowski, Silva. Teraz Dragovic, czekaj, obrócimy, bo to do góry nogami zrobiliśmy. Także tak, dawaj kudełku. Ok, jedziemy dalej. Gusiew Olek. Morales, tak, jest teraz Rafinha, Simon, no lecimy dalej, Shaw, Rojo, czyli mamy grajków Manchesteru, jest Smiling, teraz Young,
Ashley, teraz zobaczcie, Rune. Valencia, Rooney, świetnie kapitan, Schweinsteiger ze Schneiderin, duet pomocników, teraz dalej, Ignaszewicz, świetnie, lecimy dalej, Berezucki, aha, teraz z Malmo Grajkowie się pokazują. No super, słuchajcie, myślę, że po tym, w tym momencie już kart bazowych chyba nie będzie nam w ogóle do albumu brakować kudełku, tylko karty specjalne. Natomiast na koniec, zobaczcie, świecą się karty specjalne, zaraz do nich dojdziemy. To wszystko od naszego Jakuba. Przypominam, że z Jakubem już niejedną wymianę robiliśmy, natomiast długo, Jakubku, czekałeś na tą wymianę, ale wiesz, jak u nas z wymianami teraz, słabiutko naprawdę bardzo. Eduardo, jedziemy dalej, dalej. Proszę bardzo, wchodzimy w karty specjalne, chociaż tu już mieliśmy kartę specjalną. Duet pomocników, teraz jest duet napastników z Chorwacji. Okej, kudełku? Tak. Coś zagryzło w gardełko. Tak, Keita, Gervinho, tak. Na wstępie tego. Bonucci? No. Schweinsteiger? Aha. Aha, widziałem to. Czekaj, zaraz przyjdę, no. Czekajcie. Czekaj, czekaj chwileczkę, poczekaj tu z tymi kartami, kudełku. Słuchajcie, coś wam pokażę, kochani. Gutek dał pauzę, bo za chwilę startuje nasz mecz naszego Zagłębia. Także zobaczcie, jaka piękna czołówka. Pawlik, pozdrawiamy cię serdecznie i Kapi. To są, kochani, koledzy z Gutka drużyny, także piąteczka. Ciach, ciach. Nie dalej jak wczoraj byliście chyba w Gdańsku, Guciu, nie? Także puszczaj już w Sopocie, dokładnie, koło Gdańska. Tam rozgrywaliśmy zawody, także puszczaj, Gutku, mecz. My zaraz dokańczamy unboxing i kibicujemy dzisiaj całą rodziną. No niestety z Domku, kochani, ale tak jak mówię, każdą jedną złotówkę w tej chwili przeznaczamy na wyjazd Gutka. Także tak to dokładnie wygląda, ekstra klasa. Spotkajmy się na stadionie w Lubinie. Zagłębie, Arka, Gdynia. No, powodzenia Miedziowi. Tak, kudełku, już idę, czekaj. Odejdź, Sąciu. Teraz słuchajcie, idziemy dalej. To jest Bonucci. Bonucci, tak, dokładnie, to jest Bonucci, ślicznie rozpoznałeś. No, teraz masz Dybale, Khedira. Teraz mamy, słuchajcie, Oliver Giroud, zawodnik meczu. Nie wchodzi. Toni Kroos, myślę, że już go też mamy. Musaku, Proper. Teraz Teliszka, zawodnik meczu. Teraz zawodnik meczu Herman. No, Zahavi, zawodnik meczu. Edin Dzeko, zawodnik meczu z Romy i Mandzukic. Dawaj piąteczkę, kudełku. Słuchajcie, także tak wygląda... Nie, teraz nie, potem na spokojnie, dobra? Także, kochani, tak wygląda w tej chwili przesyłka od Jakuba. Ja się w tej chwili instaluję na naszym statywie. Przypominam, że to wszystko cały czas w trakcie meczu Zagłębie Ark. Także ja w tej chwili, kochani, jako część pierwszą tego naszego unboxingu pakujemy te karty z powrotem, Jakubku, potem się tym zajmiemy. To wszystko prawie nam wchodzi, kudełku, natomiast zajmiemy się tym za momencik, dobrze? Jeszcze otworzymy następne przesyłeczki, dobrze? Dlatego, że tu są przesyłeczki, w których są środki dla naszego Gucia na wyjazd, dobrze? Nie, nie, na razie nie będziemy następną przesyłkę brać, Kudziu, dobra? W tym odcinku nie uzupełniamy, ok? Może tak być? Dajesz piątkę? To zaproś widzów do następnego odcinka, a ja już szykuję następne paczki, dobra? Słuchajcie, on jest smutny, bo chciałby już uzupełniać, tym bardziej, że to jest jego album, ale w tym odcinku tego nie robimy, dobra? Tak, będziemy odbierać następne przesyłki, także bądźcie z nami, zapraszamy was na drugą część z unboxingu w trakcie meczu Zagłębie Arka.